Siemandero, witam wszystkich ponownie. Ja właśnie skończyłem pracę, jest 4:30 po południu. Piękna pogoda, więc nosi mnie strasznie. W sumie już mnie nosi od kilku tygodni albo nawet miesięcy, żeby właśnie wyjechać samochodami z garażu, żeby coś porobić, żeby posprzątać cały garaż, żeby przyjechać się w ogóle, może żeby umyć jakieś auto. Dzisiaj oczywiście nie zdążę tego wszystkiego zrobić, ale może wyjechałbym chociaż Mercedesem, przyjechalibyśmy się Mercedesem SL500. Powiem chyba dzisiaj już Wam, ile dokładnie za niego zapłaciłem. No i przejedziemy się, bo dzisiaj akurat właśnie żona była w mieście, zarejestrowała, mam już rejestrację, muszę tylko założyć. Ubezpieczenie sobie dzisiaj wykupiłem. Jest gotowy do jazdy. Także coś będziemy robić. Zaczyna się sezon letni, zaczyna się sezon samochodowy. Także teraz tylko trochę czasu, żeby znaleźć na to wszystko, żeby z tego korzystać. Jeździć, myć. Nie wiem kiedy, bo może w weekend, może w sobotę, jeśli uda, jakby była ładna pogoda, żeby wyjechać tymi wszystkimi autami. Muszę wyjechać, bo muszę taki generalny porządek zrobić na w garażu, posprzątać wszystko, bo jest naprawdę i kurzy się tego nazbierało i wszystko się tam porozpierdzielało, także muszę doprowadzić to do ładu. Zobaczymy. Ja teraz odpalę Mercedesa. Odpalimy Mercedesa i mam tu właśnie takiego jumpera i założymy plejtę. Dobra, próbujemy. Wezmę kluczyki tylko. Dobra, wyjeżdżamy. Nie wiem czemu. Jest za mało jakiegoś prądu jeszcze. Dobra, zakładamy rejestrację i grzejemy zatankować, bo jest zero.
Puszka, świeżynka. Muszę jakieś ładne ramki jeszcze kupić. Przednia pójdzie za szybę, bo nie mam brykietu żadnego. No i ten nieszczęsny styker, przez który miałem ostatnio dosyć dużo problemów. Słońce mnie trochę razi. Żeśmy tylko dojechali. Ogólnie fajnie się chodzi, bo jest ciepło i słonecznie, ale jechać to trochę wieje po uszach. Na razie nie ściąga. Teraz ściąga, bo krzywa droga jest. Nie, generalnie bardzo fajnie się jedzie. Cztery dyszki się sunie. Zaraz zatankujemy. Boję się cisnąć mu trochę, żeby zaraz to naprawdę nie stanie. Zobaczymy, za ile mu wejdzie tego paliwka, bo jest zero. Premium. Bypass. No i jak wam się podoba Mesiek? Jest na pewno upierdzielony, trzeba jakieś mycie fajne zrobić. Co się patrzysz? To przestań. Młody nie chce, żeby go nagrywać, mówi przestań. Tam mamy Menards, bardzo podobny sklep jak Home Depot, aczkolwiek ja w Home Depot się dużo lepiej czuję, nie wiem czemu jakoś ten Menards nie przemawia za mną, ale też nieraz muszę jechać, bo na przykład w Menards, w Home Depot na przykład czegoś jest mniejszy wybór, a tam jest na przykład większy, no to jadę tam. Prawie stówka już jest. Odbiło. Prawie 100 dolarów, 18 galonów. Tyle weszło do niego. W końcu można trochę mu przycisnąć. Przejść się zbiera. Maczka chodzi jak dzwon, także tyle dobrze. Jeszcze tylko teraz, żeby nic pod niego nie ciekło, jak się zatrzymało, jak się zagrzał. Dobra, my to skręcamy w lewo. Tu mam lusterko jedno całe do wymiany, bo szkło znaczy się, bo jest za zmatowiało, zżółkło. Trzeba przyznać, że zbiera się, buta ma. Także równo wszystko pracuje, nic nie trzepie, nic się nie trzęsie, także już jest pół sukcesu. Piździ trochę.
Kurde, jak się fajnie jeździ. Będzie słoneczko większe. Będzie gitara. Skrzynia też przerzuca bez zarzutów. Powiem wam tak, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, no ale z adrenaliny to za bardzo nie mamy przy tym samochodzie. Im się fajnie jedzie, im się płynie, im można podróżować, ale żeby poczuć adrenalinę, to powiem wam, że trzeba byłoby czymś takim wyjechać. I wtedy się i nogi, i ręce zaczynają trzęść. Może odpalimy jakiś cold start, może zrobimy? Czemu nie? Z miłą chęcią też posłucham. Tu wam przybliżę, tak? Nie był odpalany, powiem wam, od... No w tym roku jeszcze nie był odpalany, także... Kilka miesięcy. Co ja wam mogę powiedzieć? Moim zdaniem to jest dźwięk nie do podrobienia. Ja zakochałem się w tym dźwięku, pamiętam lata temu, jak pierwszy raz usłyszałem Shelby, to wiedziałem, że to jest po prostu, to jest to. Ja uwielbiam ten głos właśnie w tym samochodzie i teraz wam też włączałem i na normal, i na sport. Oczywiście nie gazowałem, bo na zimnym nie będę mu dawał, jeszcze tyle miesięcy by nie był palony, ale słyszeliście różnicę na pewno, jak przechodziłem z normal na sport i z powrotem. I powiem wam, że ja w tym dźwięku jestem zakochany. No dla mnie to jest ten dźwięk BMW, jedny czy drugie, to co chodzi o dźwięk wydechu, to jest po prostu, no nie jest to w ogóle porównywalne. A tutaj słychać te właśnie kominy, jak dają czadu. Także tak to wygląda. Chcemy trochę adrenaliny, chcemy poczuć bardziej większą taką dreszczyk, taki większe emocji, no to jeszcze jeździć. Co chodzi o co chodzi o Mercedesa? Ja wiem, że wam jeszcze nie powiedziałem, ile za niego zapłaciłem. Ja za niego zapłaciłem tyle samo dokładnie, co za BMW 550. W tym samym miejscu praktycznie kupiłem, bo tam chyba 100 mil było różnicy, bo to było gdzieś koło Maryland, jak się nie mylę. A na tej samej aukcji ta sama kwota, 13 250. Tyle dokładnie zapłaciłem za tego Mercedesa. Także wydaje mi się, że cena naprawdę jest spoko, przede wszystkim ze względu na milaż, no bo 28 tysięcy mil tylko ma przejechane. Jedyny minus, jaki ma największy tego, to że nie mam tego hardtopu. Ale to też wam wspominałem. Ja nie wiem, czy ten chłopak jeszcze ma, też wam kiedyś wspominałem, że była akcja, że tam 2 czy 3 godziny stąd musiałbym jechać po hardtop, bo chłopak miał do sprzedania takiego samego SL-a i na części ten sam kolor, ten sam numer lakieru, podwin numer, wszystko sprawdzałem, nie musiałbym malować, byłoby idealnie, ale po prostu nie mogłem się przybrać tam jechać i nie wiem, czy on to ma, czy nie. Jak będę gotowy, to wtedy do niego napiszę, czy jeszcze to jest aktualne. Jak nie, no to niestety, szkoda, ale niestety przepadnie, będę szukał dalej. I to za fajną cenę, bo on tam chciał chyba 1000 dolarów, może za 900 bym to wyrwał, także cena nie jest zła. I tak to wyglądało, no nie wiem, ja wiem, że one w Polsce są dosyć drogie te SL-e, bo w takim w miarę dobrym stanie i z takim milażem to one nawet chyba grubo ponad 100 tysięcy nawet potrafią kosztować, złotych oczywiście, także cena chyba jest naprawdę zajebista. One tutaj, muszę powiedzieć, że też odjeżdżają cenowo. Jeszcze wcześniej zauważałem, że nawet takie pod 50-60 tysięcy mil
było można kupić, nie wiem, do 10 tysięcy nawet było można kupić. No dzisiaj już jest ciężko trafić. Dzisiaj już jest ciężko, są coraz droższe rzeczywiście, a jak już naprawdę taki egzemplarz jest w dobrym, naprawdę porządnym takim stanie, takim godnym polecenia i taki pod stan kolekcjonerski nawet, no to już są nawet grube i po dwie i po trzy dychy potrafią kosztować. Także coraz droższe, ale 13 tysięcy dolarów plus ten hardtop, jakbym miał kosztować 1000, to 14, 14,5 tysiąca dolarów, także chyba cena jest dalej zajebista. Stracić już raczej na nim nie stracę. I to chyba tyle w dzisiejszym materiale. Taka szybka wrzuta. Jakoś mnie tak naszło przyjechać właśnie do domu, wyciągnąć Mercedesa i przyjechać się. Tym bardziej, że już jest rejestracja i ubezpieczenie. A następnym razem no chyba będzie M3, bo do M3 najczęściej zimą wsiadam. Ja po prostu jestem zakochany w tym samochodzie. I po prostu lubię ten klimat tego samochodu w środku. Ma coś w sobie ten samochód, że jak się do niego wsiada, on jest taki czyściutki, jeszcze taki świeży w środku, takie to wszystko jeszcze jest w miarę matowe, zadbane, że naprawdę nawet wam nie umieszkam pokazać. Zobaczcie, jak to wygląda. O, ten zapach. Mógłbym to wąchać cały czas. Coś pięknego. Zobaczcie, jak to wszystko takie matowe jest. Po prostu uwielbiam to. A jeszcze ten zapach, naprawdę. Także następna przyjażdżka będzie M3. Trzymajcie się. Dawajcie jakieś łapki w górę. Dzięki.